Siła wyporu to jest kolejny temat, temat, który omówię tutaj na tym filmiku. Jako dziecko zastanawiałem się, jak widziałem statki. Wiedziałem, że one są z metalu. Zastanawiałem się, jakim cudem te statki nie tomą. No i w sumie, mniej więcej, też się tak rozpoczęła przygoda z fizyką. Oprócz tego, zastanawiałem się, dlaczego niebo jest niebieskie i trawa zielona, ale to mniejsze o to. Siła wyporu to jest jedna z tych sił, które postaram się Wam przybliżyć i będę starał się robić tak, jak jest w podręczniku wyjaśnione, po to, żebyście krok po kroku zrozumieli, jak to działa. I teraz tak, no, już się domyślacie, że siła wyporu będzie związana z tym, że coś będzie nas wypierać, czyli na przykład wejdziemy do wody, to woda będzie próbowała nas wyrzucić. Jak zanurzymy piłeczkę pingpongową i puścimy, to ta piłeczka pingpongowa też wyleci. Balony, jak latają w powietrzu, to też wykorzystują no, siłę wyporu. Ale to pod sam koniec filmiku powiem. Teraz tak, na potrzeby tego, żeby sprawniej szło e, reszta rzeczy, żeby szła reszta rzeczy. To przypomnę wam, jak wyglądał siłomierz. Wiem, że już pisałem wcześniej, ale jeszcze raz, dla tych, co przegapili. Jeżeli już wiesz, jak wygląda siłomierz, to nie musisz tego oglądać, możesz przewinąć. Siłomierz ma skalę, tu jest na przykład 0. Właściwie to te 0 jest trochę przesunięte. Te 0 się zaczyna odtąd, ale zaraz wyjaśnię dlaczego. I tu będzie na przykład w newtonach siła, a tu będzie podawana masa. To może być masa w gramach albo w kilogramach. I teraz tak, to będzie w gramach akurat. No i tu mamy skalę. I ona będzie na przykład leciała co jeden. Jeden newton jest wtedy, kiedy mamy 100 gram. 200, 300, 400, 500. I tutaj może być jeszcze 6, czyli 600. Dobra. I siłomierz ma tak, że u góry jest sprężyna, i tu jest haczyk, i ten haczyk, ma taką piłeczkę dodatkowo zamontowaną, czerwoną, zależy od siłomierza, która wskazuje, jaka jest aktualna siła. No tutaj aktualna siła jest 0. I teraz, jak przyczepisz jakiś ciężarek do tego haczyka, zaczepisz go, to ten ciężarek spowoduje, że ta sprężyna się rozciągnie. I na przykład, wyobraźmy sobie, że teraz zaczepiamy ciężarek i ta sprężyna się trochę rozciągnie i siłomierz wskaże tyle. Ile wskazał się umiesz? Patrzymy na tą czerwoną piłeczkę. Wskazał dwa. Nie patrzymy na ciężarek, gdzie on jest, tylko patrzymy na tą czerwoną piłeczkę. Ona była na zerze. Zaczepiliśmy ciężarek rozciągnął sprężynę. Tu jest ten haczyk. I tu na końcu tego haczyka jest ta czerwona piłeczka. Widzimy teraz, że wskazuje dwa. Czyli oznacza to, że ten ciężarek waży 200 gram. I za każdym razem w tych doświadczeniach, które teraz będę opisywał, będę używał siłomierza, ale nie będę go rysował, żeby nie tracić czasu, tylko będę wam mówił, ile po prostu siłomierz wskazał. Więc wyobraźcie sobie, że za każdym razem montuję ten ciężarek na siłomierzu. I pierwszym takim doświadczeniem, które warto zapoznać się, żeby zrozumieć o co chodzi w sile wyboru, jest sprawdzenie. Yy, Jaką w ogóle wartość będzie miała ta siła, y, która działa na jakieś ciało zanurzone w wodzie? No i teraz wyobraźmy sobie, że bierzemy woreczek strunowy. Woreczek strunowy to jest woreczek, który u góry jest zamykany takim klipsem, który się przyciąga, żeby było, żeby nic nie wylatywało. Dobra, to jest woreczek strunowy. I wlaliśmy do niego wodę. Po prostu wlaliśmy wodę, ona może być kolorowa. W doświadczeniu jest na fioletowo. Wyobraźcie sobie, że to jest fioletowa woda. Po prostu zabarwiona jakimś barwnikiem. I zamknęliśmy ten woreczek strunowy, zaczepiliśmy go w siłomierzu, i siłomierz pokazał, jak badaliśmy w powietrzu, ile ten woreczek waży. Siłomierz wskazał no około tylu. 0,3 Newtona. Bo to jest niewielka masa. Czyli no, siłomierz wskaże, wskaże 0,3, ale z tej podziałki będziemy mogli odczytać, że to jest 30 Gram. Dobra. I teraz bierzemy szklankę wody. I to nie musi być koniecznie szklanka wody, to może być taki cylinder miarowy czyli wiecie, cylinder no prawie wyglądający jak szklanka tylko będzie miał miarkę i ta miarka będzie wskazywała ile mililitrów wody mamy no i wlewamy na przykład dotąd wodę i teraz e, oczywiście ten woreczek strunowy zbyt mocno go powiększyłem, on jest mały Bierzemy ten woreczek strunowy i go, zaczepiamy go na siłomierzu i wkładamy go do wody. Siłomierz jest w powietrzu, a woreczek zanurzamy w wodzie. I teraz sprawdzamy, ile siłomierz wskaże. Tu jest woreczek zanurzony, całkowicie zanurzony. Tu jest ten siłomierz. Siłomierz, jak zanurzymy wodę zabarwioną kolorkiem, zanurzymy w wodzie to siłomierz wskaże 0 ta piłeczka po prostu wskaże 0 0 newtonów zaraz to wyjaśnię, tylko pamiętajmy, że to jak zmierzyliśmy w powietrzu ile waży ten y, woreczek z wodą to my zmierzyliśmy ciężar woreczka, czyli tak naprawdę to jest siła ciężkości i yy. Siła ciężkości tego woreczka. Oczywiście zamiast siły ciężkości używa się słowa ciężar. To jest to samo. Dobra, to jest ciężar woreczka w powietrzu. Teraz jak zanurzymy go w wodzie, to siłomierz wskaże zero. To będzie oznaczać taki fakt, że ciężar woreczka, o ten, nazwę go siła ciężkości woreczka, ten ciężar woreczka jest w przybliżeniu równy ciężarowi wody w woreczku. No to się zgadza, bo pamiętajcie, jak ja mówię słowo ciężar woreczka, to nie chodzi mi o sam plastikowy worek, tylko chodzi mi głównie o jego zawartość. Pomijamy, że ten worek coś waży. Zakładamy, że on w ogóle nie ma masy ten woreczek, on jest tylko po to, żeby trzymał wodę w sobie. Więc jak ja mówię, że Ciężar, wo ciężar woreczka jest taki, no to chodzi mi o to, że to jest inaczej ciężar wody w nim zawartej. I ten ciężar wody w woreczku po zanurzeniu, jak, wskazano, jak wskazania siłomierza były na zero, to znaczy, że ten ciężar wody w tym woreczku został zrównoważony przez działającą na woreczek. Siłę wyporu. Ta siła wyporu działa w górę. Dlaczego w górę? No bo siła ciężkości działająca na woreczek działa w dół. Siła ciężkości w woreczka. A skoro wskazuje zero, to znaczy, że musi coś działać. Co będzie w górę go brało? I to jest ta siła wyporu. Możecie napisać siła wyp jak wyporu, albo siła FW. Więc ja piszę teraz. Że ten ciężar woreczka został w pełni zrównoważony przez siłę wyporu. No bo wskazania siłomierza jest 0. To znaczy, że one musiały się równoważyć. Więc dokładnie jak ciężar był 0,3 to w górę też działa 0,3. 0,3 odjąć 0,3 wychodzi 0. To znaczy, że się równoważą. I idąc dalej, możemy wywnioskować że źródłem siły wyporu jest tylko woda w naczyniu, no bo w naczyniu nie mieliśmy nic więcej, więc ona powoduje, że ten woreczek będzie jakby szedł trochę do góry. Druga sprawa, oczywiście nie chciałem tutaj wszystkiego naraz mówić, ale jak my wkładamy woreczek o określonym kształcie, czyli no znamy objętość tego woreczka. Nawet jeżeli nie znamy, ale mamy cylinder miarowy, czy tam zlewkę miarową, no nieważne, po prostu coś, co ma skalę. Jak my coś włożyliśmy do tej wody, to logiczne, że ten poziom wody powinien się podnieść. Czyli zanurzyliśmy woreczek i podniósł się automatycznie poziom wody, na przykład dotąd. Dlaczego się podniósł poziom wody? No to już tłumaczyłem wcześniej, w drugim dziale chyba. Że jak zanurzamy określony kształt do wody, to tyle ile wody wypłynie, tyle o ile poziom wody się podniesie, to znaczy, że to jest objętość tego czegoś, co włożyliśmy do tej wody. Mówi się oczywiście, że skoro zanurzyliśmy ten woreczek w wodzie i. Czekajcie, mucha. Skoro zanurzyliśmy ten woreczek w wodzie i ten poziom wody się podniósł, to tak naprawdę można powiedzieć, że to ciało zanurzone w wodzie wyparło trochę wody. To się zgadza, no ona wypiera wodę, dlatego woda, woda trochę wypłynęła do góry. I teraz jeszcze i kolejna ważna rzecz. Ta objętość wody wypartej, czyli o ten fragment, ten fragment wody, który się podniósł w wyniku tego, że zanurzyliśmy woreczek, to ta, ta objętość wypartej wody, jest równa objętości obiektu zanurzonego w tej wodzie. Czyli objętość wody jest równa objętości tego woreczka. A skoro tak jest, że objętość tej wody, która się podniosła, jest równa objętości tego woreczka, to znaczy, że wartość ciężaru wypartej wody, nazwę to tak, wartość ciężaru wypartej wody, Jest równa ciężarowi wody, która była w woreczku. Czyli jest równa ciężarowi wody w woreczku. No bo podniósł się o jakąś objętość poziom. Ta objętość, o którą się podniósł, jest dokładnie równa tej objętości. A skoro to jest woda i to jest woda, to znaczy, że ten ciężar, ten fragment. Waży dokładnie tyle samo co woreczek ważył, dlatego że właśnie to jest eksperyment woda w wodzie, jakby dzięki temu łatwiej wyobrazić sobie o co chodzi w tym wzorze. I patrzcie teraz na bardzo ważną rzecz. Wcześniej im powiedziałem, że skoro siłomierz wskazuje zero, to znaczy, że ciężar woreczka jest równoważony przez siłę wyboru, zgadza się. Potem powiedziałem, że ten poziom wody, który się podniósł, to jest dokładnie objętość tego, czyli ta, ta sama waga, bo mamy woda woda. I to, I to napisałem, i teraz zobaczcie: tu jest siła ciężkości woreczka, i tu jest siła ciężkości woreczka. To znaczy, no, że skoro siła ciężkości woreczka jest równa sile wyporu, to ja mogę tutaj podstawić, zamiast tego si siły ciężkości woreczka, mogę podstawić siłę wyporu. I stąd już widać o co chodzi w prawie Archimedesa, które zaraz Wam opowiem. Widać z tego, że siła wyporu będzie równa sile ciężkości wypartej cieczy, wody, obojętnie czego. Czegoś, właśnie to, co to, to, o ile się podniosło, to jest, to jest ten ciężar wody, która się podniosła, i to jest dokładnie równe sile wyporu. I teraz siła wyporu. To jest równa sile ciężkości wypartej cieczy. Wypartej cieczy, no to jest obojętnie co, to może być woda. To oznacza, że siła wyporu. Jaki, jaki jest wzór na siłę ciężkości? M razy G. Dobra, ale pamiętajcie, że to jest wypartej cieczy. Mogę nie znać masy tej cieczy. No, mogę znać jej objętość, czyli o ile się podniosła. Czyli ja nie znam tej masy, muszę zamienić ze wzoru na gęstość, który jest masa przez objętość. Jeżeli znam e, gęstość cieczy, pamiętajcie, że to jest gęstość cieczy, która została wyparta czyli po prostu, jeżeli o, to, jest, to jest woda, no to gęstość wody jest znana. Innych cieczy raczej też będzie znana, no chyba że każą policzyć, ale chodzi o to. Że patrz, ty nie znasz masy, a tutaj, jak przekształcisz sobie, to wyjdzie ci taki wzór na masę. D razy V. Podstawiam zamiast tej masy. Oto. Widzicie? Zamiast tej masy, podstawiam to. To jest to. I teraz to się pisze w innej kolejności, bo ja tak przywykłem. D, G, V. Po prostu zmieniłem kolejność z literek. Przy mnożeniu to nie ma znaczenia. Ale pamiętajcie, że to jest gęstość cieczy. To jest przyspieszenie ziemskie, które znacie. Przyspieszenie ziemskie to jest około 10 m na sekundę kwadrat. A to jest objętość wypartej cieczy. To będzie objętość wypartej cieczy która jest równa objętości obiektu, który zanurzyliśmy. Więc pamiętajcie, że jak zanurzasz jakiś obiekt o określonej objętości, to dokładnie o tyle samo się woda podniesie. Czyli o taką samą objętość. Więc no to jest objętość wypartej cieczy, która jest równa e, objętości czegoś, co wkładamy do wody. Dlatego to się pisze. Inaczej, że to jest objętość części zanurzonej. Części zanurzonej. Jeżeli miałeś cały woreczek zanurzony, to bierzesz całą objętość woreczka. Możesz jej nie znać, ale skoro zanurzyłeś go w wodzie i poziom wody się podniósł, to możesz po prostu odczytać, o ile się podniósł poziom wody. I to jest dokładnie to samo. To jest objętość tej części zanurzonej. I to jest prawo Archimedesa. Te prawo Archimedesa mówi na, o tym, że na każdy obiekt zanurzony w cieczy działa zwrócona ku górze siła wyporu, która jest równa co do wartości ciężarowi wypartej cieczy. Ciężarowi wypartej cieczy od tego fragmentu na przykład, co pokazywałem obliczeniowo, i można to od razu napisać takim wzorem. Jak ja dam zadanie z siłą wyporu, to ty nie musisz mi tego tłumaczyć. Sorry, że trwało to prawie 15 minut, ale chodzi o to, że masz po prostu ten wzór napisać. I normalnie uznam. A to, że tak wytłumaczyłem, to chciałem wam pokazać, skąd ten wzór się wziął. Właśnie analizując, jakby wodę w wodzie. Woda zabarwiona to była. W ten sposób można łatwiej zrozumieć, o co chodzi w sile wyporu. I teraz tak, gdybyśmy wzięli dla przykładu inne ciało, czyli już nie bierzemy wody, tylko bierzemy, że jakiś klocek, bierzemy klocek, obojętnie z czego wykonany, na przykład z metalu, bierzemy sześcienny klocek, wiecie, sześcian wygląda w 3D jak kostka do gry, bierzemy sześcienny klocek, którego objętość znamy, znamy jego objętość, Objętość jest znana, może wynosić na przykład 30 cm sześciennych. mniejsza o to. Załóżmy, że tyle jest. Bierzemy ten klocek i ważymy go na siłomierzu. Siłomierz wskaże nam Tyle, 0,9. Siła ciężkości klocka. OK, teraz bierzemy dokładnie ten sam klocek i zanurzamy w naczyniu z wodą. Oczywiście ten klocek cały czas jest przyczepiony do siłomierza. I teraz jak zanurzyliśmy klocek, to o tyle, jak była objętość klocka tyle, to dokładnie o tyle samo się podniesie poziom wody, czyli podniesie się o 30 cm sześciennych. Bo objętość wypartej cieczy jest równa objętości obiektu, który zanurzamy w wodzie albo w cieczy. I ten siłomierz teraz wskazał 0,6. Ok, to jest drugie wskazanie. To jest jakaś siła ciężkości druga. To była siła ciężkości pierwsza. Pierwsza bo w powietrzu, druga bo w cieczy. Tak po prostu se oznaczyłem. No i teraz słuchaj. Skoro teraz pokazuje 0,6, a wcześniej było 0,9, to o ile ci spadło? No o 0,3. Coś się stało z 0,3 newtona. Jak to uzasadnić? No, klocek ma jakąś siłę ciężkości. Taką miał. Ale jak zanurzyłeś go w wodzie, to działa na niego pewna siła wyporu. I ostateczne wskazanie siłomierza jest takie, bo jak one powstało? Siłomierz pokazuje ci to, co jest na końcu. Na początku było to, wiesz, że do góry działało to, więc tak naprawdę to pomniejsza działanie tego. Czyli siła ciężkości w powietrzu, odjąć ta, jakaś siła wyporu, równa się śle ciężkości drugiej, przenosząc to na jedną stronę i to na drugą, wychodzi coś takiego. Nie musisz tak teraz rozumieć. Ważne, żebyś zapamiętał, że siła wyporu jest równa różnicy pomiędzy wskazaniami w powietrzu i w cieczy. W powietrzu było tyle, w cieczy jest tyle, to znaczy, że, że 0,3 coś się stało z tym 0,3. Yy, stało się, uniosło się jakby. I to jest właśnie to 0,3, zobacz. Jak odejmiesz od tego to, to ci wyjdzie 0,3 Newtona. I teraz chcę wam coś pokazać, żebyście sobie uświadomili, że to tak działa. Postaram się pokazać, że siła wyporu zawsze jest równa ciężarowi wypartej cieczy. Siła ciężkości tego tej cieczy, o tej, ciężar tej cieczy. To jest m razy g. Już wiemy, że jeżeli nie znasz masy ale znasz, no to jest woda, więc poziom wody się podniósł i, i znam objętość wody, o jaką się podniosła, to z tego wzoru na gęstość mogę pokazać, że masa to będzie D razy V. D razy V. I z racji tego, że mamy do czynienia z cieczą, biorę gęstość cieczy razy objętość tej cieczy wypartej tak to jest objętość wypartej cieczy już wiecie że ta objętość wypartej cieczy jest dokładnie taka sama jak objętość obiektu który został w niej zanurzony więc wynosi 30 cm. sześciennych gęstość cieczy jest znana bo to jest woda czyli wynosi tyle 1 gram na centymetr sześcienny no i wstawiamy D jest 1 gram na centymetr sześcienny V jest 30 cm sześciennych, G jest 10 metrów na sekundę kwadrat. I patrz teraz, centymetr sześcienny się skraca. To jest 1 razy 30, czyli to jest 30 gram razy 10 metrów na sekundę kwadrat. 30 gram to jest inaczej. 0,03 kg razy 10 m na sekundę kwadrat. 0,03 razy 10 to będzie po prostu 0,3. Kilogram razy metr na sekundę kwadrat to jest newton. Widzisz, ile wyszedł ciężar wypartej cieczy? Wyszedł 0,3. Czyli dokładnie tyle samo. Ile był. Ta, była ta różnica. Czyli udowodniłem teraz, że siła wyporu jest zawsze równa ciężarowi wypartej cieczy. To było to, co, o, o czym tutaj tłumaczyłem. Wezmę ostatni przypadek, żeby coś wam uzmysłowić. Bierzemy tym razem klocek drewniany. Jak weźmiemy klocek drewniany i zanurzymy go w cieczy... To ten klocek drewniany nie będzie cały zanurzony. On może przez moment się trochę zanurzy głęboko, ale potem wypłynie i będzie na przykład jedna druga połowa będzie nad wodą, a połowa będzie pod wodą. Albo jedna trzecia będzie nad wodą, a dwie trzecie będzie pod wodą. Jedno jest istotne. Ten klocek nie będzie cały zanurzony. Ale to nie zmienia wniosku, jaki już wcześniej zrozumie, jakby załapaliście. W tym przypadku jest tak, że już częściowe zanurzenie, zanurzenie klocka powoduje wyparcie takiej objętości wody, czyli mimo, że tylko taka część się zanurzyła, to o tyle się podniósł poziom wody. Tak, tyle ile jest pod wodą objętości, to o tyle się podnosi poziom wody. O tyle się podniósł poziom wody, co tutaj było zanurzone. I to oznacza, no, że siła wyporu o wartości równej ciężarowi tej wypartej cieczy, czyli siła wyporu równa sile y, ciężarowi wypartej cieczy równoważy całkowicie ciężar klocka. Czyli klocek miał jakiś swój ciężar, coś na niego działa, co go wypiera, i my już wiemy, że zgodnie z tą zasadą, to, co go wypiera, jest zawsze równe ciężarowi wypartej cieczy. I mimo, że on mało wody wyparł, bo mało był zanurzony, to ten ciężar wypartej cieczy w pełni wystarczał żeby ten klocek już pływał sobie. I to jest ta siła wyporu. Oczywiście to prawo zostało odkryte przez Archimedesa, czyli w starożytności. E, podobno on wszedł do wanny. Wanna była cała w wodzie, wypełniona cała wodą. Wszedł do wody, no i on cały się zanurzył. Więc cała jego objętość, ciała, którą on jego objętość ciała miała jakaś i, i wynosiła ileś tam, to o tyle tyle wody wypłynęło na zewnątrz. Gdyby zebrać tą wodę, to ta objętość tej wody, objętość wody, która wyleciała na zewnątrz, byłaby dokładnie równa objętości ciała, które zostało w nim zanurzone. I no wtedy on podobno zrozumiał, że Ej, to jest właśnie o, tym, o, o to w tym chodzi, że jak ja się zanurzę, to wypiera mnie jakaś siła, która jest no, równa ciężarowi cieczy, która wyleciała, czyli ciężarowi tej cie cieczy wypartej. Przy pomocy prawa Archimedesa, nie dość, że możemy policzyć siłę wyporu, można jeszcze wyliczyć gęstość ciała, bo jeżeli mamy, już pamiętacie, że siłę wyporu liczy się jako różnicę pomiędzy wskazaniami, wskazanie w powietrzu, odjąć wskazanie w wodzie ile siłomierz pokazuje No to teraz no to bez problemu jesteśmy w stanie odczytać siłomierza więc wiemy ile wynosi siła wyporu Siła wyporu wynosi na przykład tyle Wiemy już jaki jest wzór na siłę wyporu Taki jest Objętość ciała zanurzonego już po prostu pisze, to, to jest część zanurzona to jest po prostu no, ten fragment zanurzony patrzcie, to jest gęstość cieczy jak zanurzamy w wodzie to znamy gęstość cieczy przyspieszenie ziemskie znamy to już znamy mogę sobie policzyć objętość ciała, które jest zanurzone ale jak ja wiem, że to jest na przykład no spoko, mogę sobie policzyć ale ja wiem, że ze wzoru na gęstość który jest taki gęstość to jest masa przez objętość jak sobie odpowiednio przykształcę i podzielę, to wyjdzie mi, że objętość jest taka. I mogę to wstawić tutaj. I wyjdzie mi wtedy coś takiego. I teraz tak, gęstość cieczy znam, G znam. Masę ciała. E, mogę znaleźć, z czego masę ciała znajdę ze wskazania pierwszego w powietrzu, gdzie siłom już mi pokazał. Bo siła ciężkości w powietrzu jest równa po prostu M razy G. Siłę ciężkości w powietrzu znam. Wystarczy, że podzielę na G, czyli na 10. Podzielę siłę ciężkości na G, to otrzymam masę tego klocka. Więc masę klocka też znam. A to jest gęstość klocka. Czyli gęstość tego ciała, który zanurzyliśmy. Pamiętajcie, to jest gęstość cieczy, a to jest gęstość obiektu, który zanurzyliśmy. No i teraz, jak poprzekształcam, to jest trochę dużo roboty. Mnożę najpierw razy gęstość klocka. 0,3. Już Newtona nie pisze. 0,3 razy dk. I teraz, jak podzielę na 0,3, to wyjdzie mi dk. Gęstość klocka jest równa, gęstość cieczy razy przyspieszenie ziemskie, razy masa klocka podzielona na 0,3, bo tyle wynosiła siła wyporu, a siłę wyporu policzyłem jako różnicę pomiędzy wskazaniami. I w ten sposób mogę policzyć gęstość yy, obiektu, który włożyłem do cieczy. I teraz idąc dalej. Można wyróżnić trzy przypadki zachowania się ciał we, wewnątrz cieczy, i rozważymy takie przykłady: że mamy kulkę, jedną kulkę, drugą kulkę i trzecią kulkę, i one mają różne gęstości. Jedna kulka będzie miała gęstość gęstość kulki będzie większa niż gęstość cieczy. Druga kulka będzie miała gęstość kulki równą gęstości cieczy, a trzecia kulka będzie miała gęstość kulki mniejszą niż gęstość cieczy. Gdybym się Was spytał, która by, ton, która by wynurzyła się, pływają, pływają ciała, które mają gęstość mniejszą lub równą od gęstości cieczy. Jeżeli masz, masz gęstość mniejszą, czyli na przykład olej, a ciecz ma jest wodą czyli ma 1000 olej ma 800 to olej wypłynie na powierzchnię czyli to będzie pływać po powierzchni jeżeli e gęstości będą równe to ten obiekt będzie idealnie pływał pod wodą nieważne czy będzie pływał tuż pod wodą czy tu będzie na pewno cały zanurzony ten tu byłby częściowo zanurzony nie wiadomo ile ale na pewno trochę będzie zanurzony to już zależy od ile ta gęstość się różni a obiekt, którego gęstość jest, znacznie, która jest, którego jest większa niż gęstość cieczy to taki obiekt całkowicie opadnie na dno bo jest po prostu zbyt ciężki skąd wynika to rozumowanie że powiedziałem wam, że to opadnie na dno to będzie pływać, a to będzie pływać wynurzone. To rozumowanie wynika z tego, że jeżeli weźmiemy objętość kulki, którą załóżmy, że znamy, i wiemy, że, że kulka, obojętnie która, będzie miała taki ciężar M razy G, no załóżmy, że na przykład masy nie znamy, chociaż moglibyśmy zmierzyć. Wzór na gęstość jest taki, jak przekształcimy. To wyjdzie coś takiego, czyli to jest masa. Zamiast masy podstawiam to. I to jest gęstość kulki, to jest objętość kulki, czyli tyle. A to jest przyspieszenie ziemskie. To jest siła ciężkości kulki, czyli ciężar kulki, a siła wyporu. A siła wyporu ma taki wzór, zgodnie z tym prawem Archimedesa. To jest gęstość cieczy razy. G razy objętość ciała zanurzonego. To jest indeks. To się po prostu podpisuje tu pod spodem. Ciała zanurzonego. I teraz patrzcie. Weźmiemy te dwie rzeczy, zestawimy ze sobą. I to. Objętość zanurzona razy G. G nie ma znaczenia, bo g się skróci, bo jest po tej stronie i po tej stronie, ale mniejsza o to. Patrzcie teraz. Za każdym razem zakładamy, że objętość, albo dobra, w tej sytuacji, w tej sytuacji, w której gęstość kulki jest większa niż gęstość cieczy, to jeżeli popatrzymy na te porównanie, no to skoro gęstość kulki będzie większa niż gęstość cieczy, a to będzie takie samo, bo mamy w pełni zanurzony obiekt pod wodą, to wyjdzie nam coś takiego, to, to znika, to znika. Zostaje tylko gęstość cieczy i gęstość kulki, widzicie? Gęstość kulki i gęstość cieczy. Skoro kulka ma większą gęstość niż ciecz, to oznacza, że siła ciężkości to jest siła ciężkości tu jest siła wyporu. Siła ciężkości będzie większa niż siła wyporu, i ciało będzie tonąć. I ta kulka opadnie na dno, jej ciężar będzie duży, siła wyporu będzie mała, ale ta kulka będzie trochę naciskać na pudełko, więc dno zbiornika będzie naciskać na nią reakcją, i ostatecznie. Te dwie siły zrównoważą się z tą siłą, ale to już, to już jest szczegół, tego nie musicie rozumieć. Druga sytuacja. Jeżeli gęstość kulki będzie równa gęstości cieczy, to znaczy, że to całe będzie równe temu, bo zakładamy, że objętość jest taka sama, czyli siła ciężkości będzie równa sile wyporu. To oznacza, że wypadkowa siła jest równa 0, no bo patrzcie, siła ciężkości działa w dół. I dokładnie taka sama siła działa w górę, tylko że się nazywa siłą wyporu. Czyli właściwie na ciało nie działa żadna siła. To po prostu będzie pływać pod wodą. A ta sytuacja, kiedy gęstość kulki jest mniejsza niż gęstość cieczy, to by sugerowało, jeżeli to będzie, objętość będzie ta sama że. To jest mniejsze niż to, czyli siła ciężkości jest mniejsza niż siła wyporu. Gdybym to narysował, to patrzycie, siła ciężkości jest taka, siła wyporu jest większa i skoro ta jest większa niż ta, to jest nierównowaga sił, ta kulka będzie wypływać na powierzchnię i się wynurzy. Jaka część się wynurzy? Zależy od objętości, yy, która jest pod wodą. Bo jeżeli jest pod wodą mało, to mało wody wy wyprze. Więc siła wyporu już wiemy, że zależy od wypartej cieczy. Od ciężaru wypartej cieczy. Więc jak mało wyprze, to będzie yy, mała si yy, siła wyporu. I ta kulka wypłynie, wypłynie. I w końcu ustali się równowaga, że ona będzie po prostu się nieruchomo. Unosić, i wtedy, kiedy będzie już równowaga, to pisze, to siła ciężkości będzie równoważona przez siłę wyporu. I weźmy teraz przykład. Mamy drewnianą tratwę. Wiecie, jak tratwa wygląda. To jest woda. Tratwa no, składa się z drewna. Skłód drewna. I weźmy coś takiego. Że ta tratwa, nieważne ile tego ma, ta tratwa pływa zanurzona do trzech piątych swojej objętości, czyli objętość ciała zanurzonego wynosi 3 piąte całego, czyli 3 piąte jest pod wodą. No, mniej więcej to jest 3 piąte. Dobra, 3 piąte jest pod wodą. Wiadomo, że gęstość wody wynosi tyle, No to pytają się, żeby policzyć gęstość drewna, z którego wykonano tratwę. Mamy policzyć gęstość drewna. Czyli no tego klocka, który jest zanurzony. Tego, który pływa na wodzie. No to patrzcie, skoro ta tratwa pływa, to znaczy, że mamy równowagę, więc siła ciężkości tratwy jest w pełni równoważona przez siłę wyporu. Wzór na siłę wyporu już znamy, że jest taki. Siłę ciężkości tratwy znamy, że jest po prostu taki. Ale masy nie znamy. Masy skąd policzymy? No z tego wzoru na gęstość. To jest masa. Prawą stronę przypisuję. G się skraca. To jest gęstość klocka, czyli tej tratwy. I patrzcie teraz. To jest objętość tratwy całej, czyli to przepisuje. A po prawej stronie mamy gęstość cieczy i objętość ciała zanurzonego. Ile jest zanurzone? 3 piąte. 3 piąte całej tratwy jest zanurzone. To V się skraca, bo teraz tu jest V i tu jest V. To oznacza, że gęstość klocka, czyli tej tratwy, jest równa 3 piąte. Gęstości cieczy. Skoro ciecz wynosiła 1000 kg, to mnożę 3 piąte razy 1000 kg na metr sześcienny. To się skraca, tu wyjdzie 1, tu wyjdzie 200. 200 razy 3 to jest 600 kg na metr sześcienny. To jest gęstość drewna. No, zgadza się, bo trawa jest z drewna i to jest poprawidłowa odpowiedź. To zadanie. Że na przykład masz podane, ile pływa pod wodą, jak najbardziej może być. Jakbym chciał dać coś łatwiejszego, to po prostu dam na ten wzór. Tylko pamiętajcie, że to jest zawsze równe ciężarowi cieczy wypartej. No to może być podchwytliwe pytanie. No i teraz tak, wracając do tego, co mówiłem: że dlaczego statek, mimo że jest wykonany z żelaza, pływa? No, to jest związane z tym, że jak jest woda, to ten statek jest tak skonstruowany, że on ma całkiem dużą objętość. Oczywiście blacha nie jest cała, to nie jest całe z metalu, tylko jest o gdzieś tyle. To się oczywiście specjalnie liczy. To jest grubość me metalu. I zobaczcie, teraz już wiemy, że. Tyle objętości, ile jest pod wodą, czyli patrzcie, taka objętość, taka objętość wody, ogromna objętość wody jest wypierana, czyli się podnosi. A my już wiemy, że siła wyporu jest równa ciężarowi cieczy wypartej. Więc ten statek bardzo dużą objętość wody wypiera, więc wypiera bardzo duży ciężar. Więc działa na niego bardzo duża siła wyporu. Bo kadłub jest cienki i jeszcze tutaj jest pełno powietrza. Więc no, teoretycznie gęstość takiego statku całego jest mniejsza niż gęstość wody, dlatego może on pływać. On jest jakby wypływa. I teraz pamiętajcie, że statki mają podaną ładowność na przykład 10 tysięcy ton. To oznacza, że możesz naładować do niego 10 tysięcy ton. Oczywiście się wtedy troszeczkę obniży i wtedy mimo, że załadowałeś 10 tysięcy ton, on wciąż będzie pływał na wodzie. Gdyby oczywiście kadłub statku się przebił, na przykład jak w Tytaniku. No to statki mają pewne zabezpieczenia. Wnętrze jest podzielone na przegrody, nie tylko takie, ale jeszcze takie. Więc mimo że na przykład tu pęk, to tylko tu się woda wleje. I wciąż statek będzie mógł pływać, bo reszta, mimo że tyle wody wpadło, to reszta to jest powietrze. A jak to jest z okrętami podwodnymi, okręty podwodne, no, mogą pływać na wodzie albo pod wodą, to już jest akurat związane z tym, że ten łodzie mają zbiorniki ze sprężonym powietrzem, jeżeli jest. Dużo powietrza, to ten statek, ta łódź będzie się unosić nad wodą albo będzie pływać ładnie zanurzona pod wodą. Jeżeli teraz będziemy chcieli się zanurzyć głębiej, to będziemy musieli otworzyć, żeby woda wpadła. Woda wpadnie, za, e, zajmie pewną objętość statku, no i on wtedy się stanie cięższy i on pójdzie pod wodę, na przykład tutaj. I teraz, gdybyś chciał wypłynąć, no to on ma sprężone powietrze, które wyrzuci tą wodę, którą pobrałeś. Czyli ta woda, która została pobrana, pod wpływem sprężonego powietrza wyleci, więc będziesz miał coraz mniej wody w kadłubie. No, załóżmy, że wyleciała cała. On w wyniku wypuszczania będzie się wynurzał na powierzchnię. Ta ilość wody, którą on pobiera albo wypuszcza, jest oczywiście odpowiednio dobierana. Tak, żeby na przykład pływał o gdzieś tu, albo gdzieś tu. Prawo Archimedesa stosuje się także do balonów z gazem, albo z ciepłym powietrzem. Balon no ma koszyk, w którego, do którego można wejść. I teraz tutaj jest ta powłoka, w której wnętrzu jest bardzo dużo cząstek powietrza. Jest tyle samo cząsteczek powietrza, co na zewnątrz. I teraz, jeżeli będziemy chcieli unieść ten balon, no to tak on by się nie uniósł, bo tu gęstość jest duża, taka sama jak gęstość otoczenia, więc on, by, on nie jest w stanie się unieść. Ale jeżeli zaczniemy ogrzewać wnętrze przy pomocy palników, to tu będzie gorące powietrze. A wiecie, jak jest gorące powietrze, to cząsteczki poruszają się szybciej, te cząsteczki powylatują na zewnątrz. Tutaj będzie mało tych cząsteczek latało. Skoro będzie tutaj wewnątrz mało tych cząsteczek, to, znaczy, to będzie znaczyło, że masz małą gęstość w porównaniu do gęstości otoczenia, więc wypłyniesz do góry jak olej wypływa na wodzie, bo woda ma większą gęstość niż olej, i tak samo teraz. Balon będzie miał mniejszą gęstość niż otoczenie, dlatego wypłynie na zewnątrz i zacznie unosić się. I teraz jeszcze krótkie podsumowanie odnośnie tego, Zapamiętaj, że jeżeli siła ciężkości będzie większa niż siła wyporu, to ciało będzie tonęło. Jeżeli siła ciężkości będzie równa sile wyporu, to ciało będzie pływać całkowicie zanurzone. Jeżeli siła ciężkości będzie mniejsza niż siła wyporu, to ciało będzie pływać częściowo zanurzone i po ustaleniu się równowagi, jak już przestanie się wynurzać, będzie ta relacja spełniona, czyli ta jest wtedy, kiedy będzie dążyło do tego, żeby ją go wypchnąć, a ta już będzie, jak on już z, będzie wypchnięty i będzie po prostu tutaj. I teraz przejdziemy do ostatniego tematu, który jest w książce. To jest druga zasada dynamiki Newtona. Teraz drugą zasadę dynamiki Newtona wyjaśnię wam troszeczkę inaczej niż jest w podręczniku, ale pokażę wam o co chodziło w podręczniku. Wiemy już, że jeżeli na ciało działają siły, które się równoważą, to takie ciało może pozostać w spoczynku albo będzie się poruszało ruchem jednostajnym prostoliniowym. Natomiast co będzie, jeżeli te siły nie będą się równoważyć? No właśnie i teraz tak kiedy te siły nie będą się równoważyć, to może być przykład taki, że spadochroniarz spada, ale nie otworzył spadochronu, no to jego siła ciężkości tego spadochroniarza jest bardzo duża, bo go przyciąga ziemia, a siła oporu powietrza jest mała. Więc gdyby on tak wyskoczył z samolotu, to ta jest siła ciężkości większa niż oporu, ten koleś będzie przyspieszał do pewnej prędkości, aż w końcu siła oporu się zrównoważy z siłą ciężkości. To jest chyba 200 km na godzinę, jakoś. Inny przypadk, przypadek. Jak weźmiemy piłkę ping pod wodę i puścimy ją, to jej siła ciężkości jest mała, niewielka, a siła wyporu, z racji tego, że to jest plastik okrągły, jest bardzo duża. Tam woda, woda do piłeczki nie wylatuje. Ta piłeczka będzie się poruszać ruchem przyspieszonym do góry. No i teraz. Jak na przykład samochód jedzie ze stałą prędkością, jak samochód jedzie ze stałą prędkością, to znaczy, że siła napędzana, siła wytworzona przez silnik, siła napędzająca, równoważy w pełni siłę tarcia i siłę oporu powietrza. Bo jak samochód się porusza, to działają dwie siły: siła tarcia i siła oporu powietrza. I on porusza się ruchem jednostajnym. Ze stałą prędkością. Gdyby chciał przyspieszyć, to musiałby nacisnąć pedał gazu, żeby ta siła wzrosła. Ta siła wzrośnie. Tarcie się nie zmieni, bo tarcie zależy od tego, jak mocno naciskasz na ziemię i zależy od chropowatości. Siła oporu troszeczkę wzrośnie, bo jak masz większą prędkość, to jest większa siła oporu, ale wciąż ta siła będzie znacznie większa niż te dwie. To będzie znaczyło, że to ciało może przyspieszyć. No i tak się wyprzedza samochody na autostradzie, na przykład. I wniosek z tego jest taki, że jeżeli na ciało działają siły, które się nierównoważą, to pod działaniem takiej siły wypadkowej prędkość ciała będzie ulegała zmianie i to ciało będzie poruszać się ruchem przyspieszonym, z pewnym przyspieszeniem. I wzór teraz gotowy, który możemy napisać na siłę wypadkową, taką z drugiej zasady dynamiki Newtona, jest taki: m razy A. I drugą zasadę dynamiki Newtona czyta się następująco. Wartość przyspieszenia ciała o masie M jest wprost proporcjonalna do wartości siły wypadkowej działającej na to ciało. Jeśli na ciało o różnych masach działają siły o takiej samej wartości, to ich przyspieszenia mają wartość odwrotnie proporcjonalną do mas. Brzmi skomplikowanie. Wystarczy, jak mi napiszecie taką definicję, jak jest na Wikipedii, nie mam odpalonej, ale tam, tam było coś napisane w stylu takim. Jeżeli na ciało działają siły. Yy, dzia działa siła wypadkowa różna od zera, to to ciało o określonej masie będzie się poruszało z pewnym przyspieszeniem. Dobra, i odpaliłem Wikipedię, jeszcze raz przeczytam. Jeśli na ciało, Działające siły się nierównoważą, to ciało porusza się z przyspieszeniem wprost proporcjonalnym do siły wypadkowej, a odwrotnie proporcjonalnym do masy ciała. Każda z tych definicji będzie zaliczona? Oczywiście poza definicją trzeba napisać ten wzór albo ten. Ten wynika z definicji, ale po przekształceniu zobaczcie, jak pomnożę razy m, to wyjdzie mi ten. Gdybyśmy chcieli sprawdzić jednostkę siły, patrzcie, masa razy przyspieszenie. Jednostką siły masa jest w kilogramach, przyspieszenie jest w metrach na sekundę kwadrat. Taka jednostka siły to jest newton, to już, to już znamy. I tą jednostkę można interpretować w ten sposób. Jeden newton, no tutaj powinna być jedynka, tutaj też, tutaj też. 1N jest wartością siły, której ciało o masie, która ciało o masie 1 kg nadaje przyspieszenie o wartości 1 m na sekundę kwadrat. W ten sposób możecie interpretować, ja aż tak nie wymagam. I teraz, jak już wiemy, jak to, jaki jest wzór i o co, w tym, o co w tej definicji chodzi, pokażę Wam, o co, jaki mieli zamiar autorzy książki. Pokazując te przypadki z klockami, nie ukrywam, że korzystam z wsipu, u to już zresztą wiecie, to jest 185 strona. Możecie sobie sprawdzić, siódma klasa, i teraz tam jest tak. No, oni nie pokazują tego wzoru, bo, bo chcą wam pokazać, od czego to zależy. I teraz tak. Jest taka zasada, albo właściwie wniosek. Wartość przyspieszenia ciała. O pewnej określonej masie, czyli mamy stałą masę, wartość przyspieszenia takiego ciała jest wprost proporcjonalna do siły wypadkowej działającej na to ciało. To jest pierwsza rzecz, którą autorzy podają. Ok, spoko tak jest. Oznacza to, że iloraz, i gdybyśmy podzielili na A, to będzie siła wypadkowa podzielić na A. A po lewej stronie zostanie jedynka. To się interpretuje po prostu jako wartość stałą, czyli konstans. Czyli ten stosunek, właśnie ten iloraz, jest, jest ilorazem, który ma pewną stałą wielkość. Oni piszą po lewej stronie, po prawej stronie piszą konstans. To nie ma znaczenia. No już wiecie, z czego to wynika. Podzielimy na a. Została mi po lewej stronie jedynka, jedynki się nie pisze, tylko pisze się konstans, żeby udowodnić, że ta wartość będzie stała. Dobra, skoro wiemy teraz, że iloraz tych wielkości jest stały, no to to będzie znaczyło coś takiego. Skoro to ma być wartość stała cały czas, to jeżeli to ci wzrośnie dwa razy, to żeby wyszła wartość stała, to tutaj też musi wzrosnąć dwa razy. Bo jak to wzrośnie dwa razy i to wzrośnie dwa razy, to one się skrócą. I będzie wartość stała. Jak to wzrośnie 5 razy, czyli jak siła działająca na układ o określonej masie, pamiętajcie, że macie stałą masę. Jeżeli siła wzrośnie 5 razy, to przyspieszenie też wzrośnie 5 razy, bo iloraz musi być cały czas wartością stałą. Nie może to wzrosnąć 5, a to 2, bo wtedy byłaby, no 5 na 2 to byłoby 2,5. Nie zgadza się. Ma, ma wyjść za każdym razem. No, tu jedynka i tu jedynka, w ten sposób sobie zapamiętaj. I to jest pierwsza rzecz, którą można wywnioskować. Jeżeli siła ileś razy wzrośnie, to przyspieszenie też ileś razy wzrośnie. Jak siła zmaleje, to przyspieszenie też zmaleje. I eksperyment, jaki proponują autorzy, jest taki, że tu jest bloczek, nieważne, przez bloczek jest nitka przerzucona, tu masz jakiś, jakiś ciężarek o masie M, i teraz tu masz cztery ciężarki zaczepione każdy z sznurkiem dobra mamy cztery wszędzie są te same masy tu jest M M M i tutaj też jest M ok stół jest śliski po to żeby nie było dużych oporów ruchu i ten cały układ jaką ma masę ma 5M no bo tu jest 4 a tu jest jedna więc łącznie układ Klocków ma masę 5m. Jeśli nie będziemy przytrzymywać tych klocków, to one pod działaniem tej siły, pod działaniem siły przyciągania ziemskiego, siła ciężkości, która jest znana jako masa razy przyspieszenie ziemskie, one pod działaniem tej siły będą poruszały się z przyspieszeniem o wartości A1 wszystkie naraz. Każdy będzie miał to samo przyspieszenie, ten też. Ten nie będzie miał przyspieszenia g, on jest ciągnięty przez ziemię, ale z racji tego, że jest przymocowany sznurkiem, to tutaj są naciągi, które ostatecznie powodują, tu jest trochę mniejszy, tu jest jeszcze mniejszy, tu jest jeszcze mniejszy. Ostatecznie ten cały ten układ będzie się poruszał z, z przyspieszeniem a1. Czyli 5, masa 5m będzie się poruszała z przyspieszeniem a1. To możemy w ten sposób zapisać. Zgodnie z tym, skoro przyspieszenie jest proporcjonalne do mg, no bo jest, bo mg ciągnie, siła, która ciągnie, to jest mg. Dobra, jeżeli przyspieszenie jest proporcjonalne, to już wiemy, że taka proporcja, jak podzielimy przez a1, to będzie coś takiego. Tu będzie konstans. Możecie po lewej pisać albo po prawej, to konstans, to nie ma znaczenia. Sam sobie wybierz, po której stronie chcesz pisać. Dobra. Teraz weźmy inaczej. Weźmy sytuację, że tutaj zaczepiamy dwa klocki. A tu są trzy. Czyli co się zmieniło? Wzięliśmy jeden klocek stąd, przenieśliśmy tutaj. Pamiętajcie, że wszędzie są te same klocki, a to, że jak krzywo rysuję, to się tym nie przejmujcie. Dobra, jeżeli będziemy mieli teraz taką sytuację, to jaką masę ma układ? Układ ma wciąż 5M. Widzicie, masa jest stała. To jest dokładnie to, co tutaj czytałem w tej, jak wam to interpretowaliśmy. Dobra, czyli masa jest stała i siła, teraz jaka działa, pochodzi od tych dwóch klocków. Siła ciężkości, która ciągnie w dół ten cały układ o tych, tych dwóch, to jest dwie masy razy przyspieszenie ziemskie, bo tym razem są dwa. Które będą opadały, które chce Ziemia przyciągnąć. OK. No teraz ten układ klocków będzie miał inne przyspieszenie, jakieś przyspieszenie A2. I to przyspieszenie będzie proporcjonalne do siły, która wywoływała, czyli do 2MG. Bo siła, która wywołuje ruch, tym razem jest 2MG. Jak to podzielę przez A2, to wyjdzie mi 2MG przez A2. I ta proporcja musi być stała. Ok. Patrzcie, po tej stronie mam konstans. Tutaj też miałem konstans. O, mucha. To znaczy, że skoro tu jest konstans i tu jest konstans, to ja mogę całe to. Podstawić tu. Lewą stronę przepisuję bez zmiany. I patrzcie teraz, to się skraca. I wychodzi mi takie coś. 2 przez A2 równa się 1 przez A1. Jak to, wiecie, mnożenie na krzyż, to leci tu, a to leci tu. Czyli będzie 2A1 równa się 1 razy A2, to jest po prostu A2. Widzicie, jakie jest przyspieszenie? Przyspieszenie te nowe, o teraz w tej sytuacji, jest dwa razy większe niż w tamtej. Dlaczego jest dwa razy większe? Bo siła, która ciągnie w dół, jest dwa razy większa. Gdybyśmy wzięli teraz trzeci klocek stąd, przenieśli tu, załóżmy, że to robię, przenoszę ten klocek tu, to tym razem siła, która będzie ciągnąć w dół, jest 3 Mg. Ok, więc układ będzie się poruszał z nowym przyspieszeniem, które. Jest proporcjonalne do siły, która wywołuje ten efekt, czyli 3MG. No i jak podzielę na 3. To po lewej będzie konstans, a już wiem, że konstans to jest na przykład tyle. Wsadzam to tu. Nie, można tak pisać albo podwójną falę, albo po prostu no, równa się obojętnie mg się skraca, tu się skraca i teraz patrzcie, to leci tu na krzyż może, tu leci tu, tutaj jest jedynka 1 razy a3 to jest a3 równa się, tutaj jest trójka tutaj jest 3 razy 1, no to jest 3 ale to a1 leci, tutaj będzie 3a1 widzicie jakie jest teraz przyspieszenie? jak siła będzie 3 razy większa to przyspieszenie będzie 3 razy większe i właśnie to już jest no powoli pokazują w książce że taka jest zasada że przyspieszenie jest proporcjonalne do siły. Im większa siła, tym większe przyspieszenie. Jak siła wzrośnie dwa razy, to przyspieszenie wzrośnie dwa razy. Jak siła wzrośnie trzy razy, to przyspieszenie wzrośnie trzy razy. I autorzy książki zademonstrowali to na tym przykładzie. A teraz druga rzecz, którą autorzy rozpatrują. Eee, dobra, przepiszę to. Przepisuję definicję drugiej zasady dynamiki Newtona. Oto. To jest wypadkowa. Nie wyporu, tylko wypadkowa. Nie mylcie, teraz się zajmujemy. Nie wy, nie, zajmujemy się siłą wypadkową. FW. Dobra, teraz rozpatrujemy inną sytuację. Zakładamy, że za każdym razem siła będzie tak, miała taką samą wartość. Czyli. Tutaj założyliśmy, że za każdym razem mamy taką samą masę układu. Za każdym razem masa układu wynosiła 5m. W każdym przypadku tutaj też. Tylko po prostu klocki sobie przemieszczaliśmy, że to były 4, 1, 3, 2, 3, 2, 3. Przemieszczaliśmy sobie klocki, więc zmienialiśmy siłę, która działała. A teraz w tym doświadczeniu kolejnym, które jest w książce, oni zmieniają. Oni zostawiają siłę taką samą ale będą zmieniały będą zmieniali masę układu. No i teraz yy no oni jeszcze nie pokazali tego wzoru, oni napisali coś takiego jeśli siła wypadkowa o takiej samej wartości działa na ciało o różnych masach to wartość uzyskanego przez ciało przyspieszenia jest odwrotnie proporcjonalne do masy ciała lub masy układu ciał na które ta siła działa w ten sposób pokazują bo piszą, że siła wypadkowa jest stała nie będzie się zmieniać tylko masa będzie się zmieniać i teraz patrzcie co wynika z tego drugiego doświadczenia znowu bierzemy stół bloczek wieszamy jeden klocek o masie M tutaj jest drugi też o masie m. I co możemy teraz wywnioskować? Eee, tu jest tak. Układ, masa układu całego wszystkich ciał jest 2m, bo mamy łącznie 2m. A przyspieszenie, jak już wiemy, że przyspieszenie jest odwrotnie proporcjonalne do masy, to tutaj wnioskujemy, że przyspieszenie tego układu będzie wynosiło 1 przez 2m. I teraz wyobraźcie sobie, że tego krocka nie zmieniamy, dalej jest jeden krocek. Dlaczego jest jeden krocek? Bo zakładamy, że za każdym razem siła przyłożona do układu jest taka sama. Czyli tutaj siła ciężkości przyłożona wynosi MG i tutaj też wynosi MG. Czyli siła się nie zmienia. W tamtej sytuacji siła się zmieniała, a masa się nie zmieniała. A teraz na odwrót. Siła pozostaje stała i doczepiamy nowe klocki. Bierzemy oprócz jednego klocka, bierzemy drugi klocek. Jak weźmiemy dwa klocki, to przyspieszenie nowe będzie proporcjonalne do. Raz, dwa, do trzech mas. Ok. Skoro już wiemy, że. Pierwsze było tyle, teraz mamy tyle, weźmy teraz, doczepmy trzeci klocek, patrz, doczepiamy trzeci klocek. Jak doczepimy trzeci klocek o takiej samej masie, to tym razem przyspieszenie będzie proporcjonalne do raz, dwa, trzy, cztery masy, do czterech mas i tak dalej. Jak będzie, pięć klocek, jak będzie tutaj kolejny klocek, to łącznie będziemy mieli 5 mas, potem 6 mas i tak dalej. I wnioskujemy z tego, he, że przyspieszenie jest o tak zależne od masy, czyli im większa masa będzie, tym mniejsze przyspieszenie będzie. I porównując na przykład tą sytuację z tą czerwoną, czyli że masz cztery klocki, jak porównamy tą sytuację z tą, to widzimy, że to nowe przyspieszenie to przyspieszenie trzecie. Jest dwa razy mniejsze niż to, niż to. Bo jak to podzielisz na dwa. Czyli, no patrz, jedną drugą dzielisz na dwa, no to będzie jedna czwarta. Czyli to nowe przyspieszenie jest dwa razy mniejsze. Dlaczego? Bo masz tu były dwie masy, a tu masz cztery masy. Więc jak zwiększysz masę, a siły nie zmienisz, to logiczne, że będziesz się poruszał wolniej. To jest przykład ciężkiego samochodu i lekkiego. To jest lekki samochód. To jest ciężki samochód. Logiczne, że ciężki będzie miał małe przyspieszenie. To autorzy chcieli pokazać w tym doświadczeniu. No i oczywiście tutaj było jeszcze podsumowanie, dwukrotny wzrost masy, układu ciał spowodował, że przyspieszenie zmniejszyło się dwukrotnie. No, i potem dopiero w książce jest pokazana ta definicja, że siła wypadkowa podzielona przez masę jest równa przyspieszeniu, bo oni już wszystko zebrali do kupy, wszystkie te doświadczenia, dwa, i wysnuli takie wnioski: im większa siła, tym większe przyspieszenie. Im większa masa, tym mniejsze przyspieszenie, dlatego jak masa jest, masa jest w mianowniku no w ten sposób. Oczywiście, jak to przekształcisz, to Ci wychodzi taki wzór. Oba wzory są prawidłowe, jeżeli chodzi o drugą zasadę dynamiki Newtona. I teraz weźmy takie zadanie. Mamy motorówkę o masie 500 gram. Czekajcie, wezmę dodatkową kartkę, bo nie chcę przewijać stron już. Mamy motorówkę o masie 500 gram, eh, kilo, 500 kilo. Motorówka o masie 500 kilo. Jest powiedziane, że szybkość tej motorówki wzrasta w ciągu 10 sekund, czyli czas masz podany. W ciągu 10 sekund szybkość wzrosła z prędkości 0 do prędkości 72 km na godzinę. Oblicz wartość siły wypadkowej nadającej motorówce przyspieszenie, czyli masz siłę policzyć. Już wiesz, że skoro jest coś z przyspieszeniem i coś z siłą, piszesz od razu ten wzór i się zastanawiasz, czego ci brakuje. Masz masę, spoko. Przyspieszenia nie masz. Tylko zanim zaczniesz liczyć przyspieszenie, powinien sobie przypomnieć poprzedni dział, właściwie to dział z siódmej klasy eee. chyba dział wcześniej, albo dwa działy wcześniej nieważne. Wzór na przyspieszenie jest taki: to jest zmiana prędkości w czasie, który się zmienił. Czas masz podany, więc wystarczy samotę. A zmiana prędkości to jest tak. To jest prędkość końcowa. Odjąć prędkość początkowa. Tylko nie możesz wziąć kilometrów na godzinę. Musisz wziąć metry na sekundę. Tutaj na szczęście to nie ma znaczenia. To jest 0 kilometrów na godzinę. To jest po prostu 0 metrów na sekundę. Ale tu, tu już ma znaczenie. Pamiętasz jak się zamieniało? Musisz podzielić na 3,6. To wynika z tego, że kilometr ma 1000 metrów, a godzina ma 3600 sekund. Jak to się podzieli na 3,6, to chyba wyjdzie 20 metrów na sekundę, ale sprawdzę. Już kiedyś, kiedyś znajmie na pamięć, ile wychodzi. Ta. Czyli wciąż znam. 20 metrów na sekundę, dobra, liczę przyspieszenie. Możesz tu podstawić wzór. Możesz tak napisać, patrz, możesz tak, spoko. I możesz tu wszystko podstawić. Masz masę motorówki, masz czas, prędkość końcową masz. I prędkość początkową też masz, bo to jest 0. I siła ci wychodzi, to 0 się skróci z tym 0. Tu wyjdzie 20 metrów na sekundę. 50 razy 20 podzielone przez 1 to jest po prostu 1000. Kilogram, patrz teraz, metr na sekundę, podzielić na sekundę, metr na sekundę, podzielić na sekundę, to zgodnie z tym wyjdzie tyle, bo ta sekunda jakby spada do tej, dublują się. Kilogram razy metr na sekundę kwadrat, kilogram razy metr na sekundę kwadrat, to jest inaczej. Newton. Tak możesz policzyć, albo możesz napisać sobie, że będę korzystał z tego wzoru ale sobie przyspieszenie liczysz z boku kartki, tylko musisz na tej kartce napisać VK odjąć V0 to jest tyle, podzielone przez T, 20 na 10 to jest 2, metry na sekundę kwadrat, i teraz bierzesz tą dwójkę, tu masa było 500, razy 2 metry na sekundę kwadrat, to też wychodzi 1000 newtonów. Sam sobie wybierz, która metoda jest szybsza. Ja lubię tą, że to z boku sobie liczę i to sobie z boku liczę. Ale każdy ma inne upodobania. I teraz chyba zrobię jeszcze jedno zadanie, tylko poczekajcie. A nie, teraz wam coś opowiem, tak jak w książce jest opowiedziane. Pamiętacie, jak było wzór na siłę ciężkości? Taki był wzór na siłę ciężkości. A to jest wzór na siłę wypadkową. Widzicie pod... Sorry, już zbyt do przodu myślałem. To jest wzór na siłę wypadkową zgodnie z drugą zasadą dynamiki Newtona. A to jest wzór na siłę ciężkości. Widać podobieństwo? Masz masę, masę, a tutaj z G, które znamy, że wynosi 10 metrów na sekundę kwadrat. Około. Bo jeżeli chcesz być szczegółowy, to G wynosi 981. Na równiku jest trochę mniejsze. Na biegunie jest trochę większe. To nie ma specjalnego znaczenia. No, o tym się dowiecie na rozszerzeniu. To nie ma, nie chcę tutaj zawracać głowy. A bo w sumie, jak Was ciekawi, jak masz Ziemię i ona się kręci, jak masz tutaj ciało na równiku, to jest równik, to to ciało, pod wpływem tego, że Ziemia się szybko kręci, jest jakby wyrzucane na zewnątrz pewną siłą odśrodkową. Jest oczywiście przyciągane przez Ziemię siłą ciężkości. Pamiętajcie, że siła ciężkości działa do środka Ziemi. I z racji tego, że to ciało jest przyciągane przez Ziemię, ale jest jednocześnie trochę przez nie odrzucane, to tutaj będzie trochę mniejsze przyspieszenie ciała niż tu, bo tutaj nie działa żadna siła odśrodkowa, tylko działa siła ciężkości. Czyli tutaj ciała trochę mniej naciskają na wagę, tutaj ciała trochę więcej naciskają na wagę. Ale to był taki szczegół. I teraz tak. Wiemy już, że to jest druga zasada dynamiki Newtona. A to jest nasza wzór na siłę ciężkości. I teraz to, to jest tak. Pomijamy opory powietrza. Zakładamy, że nie wieje. Jak, jak lecisz w dół, to nie, nie hamuje cię powietrze. Jeżeli byśmy w pobliżu Ziemi upuścili ciało, to to ciało o pewnej masie M miałoby takie przyspieszenie, takie przyspieszenie A, które jest równe co do wartości G. Tak po prostu. Przyspieszenie G nazywa się przyspieszeniem ziemskim, bo w czasach starożytnych i w średniowieczu sądzono. Akurat nie, sorry. To się nazywa przyspieszenie ziemskie. Koniec. I teraz tak. W czasach starożytnych. Sądzono, że ciało o większej masie spada z większym przyspieszeniem. Oczywiście my wiemy, że to nie jest prawda, bo jaki jest wzór na przyspieszenie? Na przyspieszenie jest. FW przez M. Jakaś, zakładamy, brak oporu powietrza. Siła wyporu będzie równa tylko sile ciężkości, bo nie ma oporów powietrza, a siła ciężkości to jest M razy G. Podzielone na masę, widzicie, tak naprawdę niby nie, przyspieszenie nie zależy od masy. Oczywiście, gdybyśmy uwzględniali opory powietrza, to opór powietrza nie zależy od masy, tylko opór powietrza zależy od kształtu elementu. Dlatego udowodniliśmy teraz z tego wzoru na przyspieszenie, jedyna siła, jaka działa, to jest siła ciężkości, tak zakładamy, dla ułatwienia. Masa się skraca. I masa nie ma znaczenia, więc w starożytności się mylili: wszystkie obiekty powinny spadać tak samo w tym samym czasie na Ziemię. Oczywiście tak nie jest, bo jest opór powietrza, więc piórko będzie znacznie wolniej spadało niż metalowa kulka. Jeżeli ciała spadają na Ziemię, i jedyną siłą, jaka działa na to ciało, jest siła przyciągania ziemskiego FC, siła ciężkości. To taki spadek, taki ruch nazywa się spadaniem swobodnym. No, oczywiście, to ciało, które spada, będzie nabierało, będzie miało takie przyspieszenie o wartości 10 m na sekundę kwadrat. Więc one, to ciało będzie się poruszało ruchem jednostajnie przyspieszonym, z takim przyspieszeniem. Eee, takie spadanie nazywa się spadaniem swobodnym. Ale jest ono możliwe tylko w próżni, bo jeżeli ciało porusza się w jakimkolwiek innym ośrodku, to niestety mamy opory powietrza i jest częściowo hamowane, no i wtedy to nie jest akurat spadek swobodny, mimo że spadek swobodny stosuje się we wszystkich zadaniach na fizyce, nawet na rozszerzeniu prawie w ogóle się nie wymienia oporów powietrza, bo się przyjmuje, że ten opór powietrza jest bardzo mały w porównaniu do siły ciężkości, dlatego można go pominąć. Jak był rozdział poprzedni, chyba piąty, sorry, chyba czwarty albo trzeci, nieważne, ten z przyspieszeniem co tłumaczyłem, to tam napisałem wzór na przyspieszenie taki. I pisałem, że prędkość końcowa odjąć początkowa, ale gdybyśmy założyli, że początkowa jest 0, to ostatecznie mamy taki wzór na przyspieszenie. Jak pomnożymy razy czas, to ten czas poleci tu. Będzie at równa się vk. Taką prędkość końcową uzyska ciało, które będzie poruszało się przez pewien czas z określonym przyspieszeniem. Gdyby, gdybyśmy założyli, że mamy ciało na pewnej wysokości i puszczamy je swobodnie, to znaczy, jak puszczasz po prostu ciało, to one ma prędkość początkową zerową. To wzór na prędkość. Będzie dokładnie taki sam, tylko przyspieszeniem, jak będzie ciało spadać, nie będzie przyspieszenie A, tylko będzie przyspieszenie G. Prędkość K możesz pisać, możesz pisać z lewej strony albo z prawej, ja lubię z lewej pisać. To jest wzór na prędkość, jaką uzyska ciało, kiedy się porusza z przyspieszeniem ziemskim, czyli spada na Ziemi i mierzymy czas tego spadania. Jeżeli czas znasz. A to jest znane, to policzysz sobie prędkość, z jaką ciało walnie w ziemię. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o te działy, siły w przyrodzie. Mam nadzieję, że coś zrozumieliście. No i dzięki za uwagę.